Dzień dobry, witam wszystkich. Otwieram 29. sesję Rady Gminy Czudec i na początek chciałbym przywitać wszystkich zebranych tutaj przed monitorami, radnych, pana wójta, panią skarbnik, panią sekretarz, wszystkich zaproszonych gości i wszystkich, którzy oglądają nas na kanale YouTube. Na początek sprawdzimy sobie obecność. Ja będę wyczytywał listę i proszę o potwierdzenie. Radny Wojciech Bałchan. Obecny. Radny Edmund Gontarski. Jestem. Radna Krystyna Hoczela. Jestem. Radny Kazimierz Jacek. Obecny. Radny Tadeusz Kmiecik. Obecny. Radna Danuta Kutowicz. Jestem. Radny Mariusz Kutowicz. Obecny. Radny Grzegorz Maźnicki. Jestem. Radny Stanisław Moskwa. Jestem. Radny Piotr Niemiec. Jestem. Radny Sebastian Szczepek. Jestem. Radny Sławomir Szela. Jestem. Radny Wojciech Szela. Jestem. Radny Bolesław Wilk. Obecny. I radny Bogumił Zięba. Jestem. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że jest 15 radnych na 15, czyli wszyscy są obecni. W związku z tym nasze obrady są prawomocne. Na początek każdy otrzymał program porządku obrad. Czy są jakieś pytania lub uwagi? Jeśli nie ma, no to przechodzimy do realizacji. I pierwszym punktem jest przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Protokół był do wglądu, każdy z radnych mógł się zapoznać, nie było zastrzeżeń, w związku z tym proponuję przyjąć, przejść do głosowania. Radny Wojciech Bałchan. Jestem za. Radny Edmund Gontarski. Jestem za. Radna Krystyna Hoczela. Jestem za. Radny Kazimierz Jacek. Jestem za. Radny Tadeusz Kmiecik. Jestem za. Radna Danuta Kutowicz. Jestem za. Radny Mariusz Kutowicz. Jestem za. Radny Grzegorz Maźnicki. Jestem za. Radny Stanisław Moskwa. Jestem za. Radny Piotr Niemiec. Jestem za. Radny Sebastian Szczepek. Jestem za. Radny Sławomir Szela. Jestem za. Radny Wojciech Szela. Jestem za. Radny Bolesław Wilk. Za. Radny Bogumił Zięba. Jestem za. Dziękuję bardzo. Wszystkie głosy były za przyjęciem protokołu. W związku z tym protokół został jednogłośnie przyjęty. Kolejnym punktem naszej sesji jest sprawozdanie wójta z wykonania uchwał Rady Gminy. I wszyscy otrzymali sprawozdania. Mogliście się państwo wszyscy zapoznać. Otwieram dyskusję. Pan wójt nam może przedstawi informację. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, informacja o realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na sesji w dniu 29 stycznia 2021. Uchwała numer 28/2018/2021 w sprawie zmiany uchwały numer 26/209/2020 Rady Gminy Czudec z dnia 17 grudnia 2020 w sprawie ustalenia dopłat do 1 metra sześciennego wody i 1 metra sześciennego ścieków uchwałę przesłano do legalizacji oraz przekazano kierownikowi ZWK do realizacji. Uchwała numer 28/219/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji. Petycja złożona przez mieszkańców gminy Czudec dotycząca podjęcia działań mających na celu utworzenie przez gminę w miejscowości Czudec dodatkowej placówki ochrony zdrowia została uznana przez Radę Gminy za bezzasadną w części dotyczącej utworzenia gminnego ośrodka zdrowia, natomiast w części dotyczącej podjęcia działań mających na celu poprawę warunków ochrony zdrowia na terenie gminy Czudec
Petycja została uznana za zasadną. Stanowisko przyjęte przez Radę Gminy zostało przesłane do sołtysów Czódca i Czemisza Czudeckiego jako osób podanych do kontaktu w sprawie petycji. Uchwała 28/220/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu strzyżowskiego do renowacji parku przy Zespole Szkół w Czódców oraz numer 28/221/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu strzyżowskiego dotyczy przebudowy dwóch odcinków drogi powiatowej numer 1915R Pstrągowa Nowa Wieś wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych w miejscowościach Nowa Wieś i Pstrągowa. Uchwały wraz z podporozumieniami zostały przesłane do realizacji do Zarządu Powiatu Strzyżowskiego. Uchwała nr 28/222/2021 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czudec na rok 2021 oraz 28/223/2021 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Czudec. Uchwałę przesłano do legalizacji oraz przekazano do realizacji pracownikom urzędu oraz kierownikom jednostek organizacyjnych gminy. Oprócz tego wójt zajmował się sprawami realizacją inwestycji, rewitalizacji rynku oraz budowa Centrum Bezpieczeństwa, Kultury i Integracji Społecznej. Tak jak widzicie, prace ruszyły, temperaturę mamy w tej chwili dodatnią. Trochę było problemu ze śniegiem, ale to sobie wykonawcy poradzili. Część też śniegu została wwieziona z okolic tych inwestycji i prace w tej chwili trwają. Prace przy nawierzchni, energetyczne, dachowe, wewnątrz, instalacyjne na budynku centrum. Ośnieżanie dróg gminnych to temat, który w tym roku na pewno będzie kosztował gminę dużo, dużo więcej niż w latach poprzednich. Nie mamy jeszcze zestawienia ostatecznego, ponieważ ostateczne zestawienia będą na koniec miesiąca lutego, czyli dopiero w przyszłym tygodniu będą spływały nam zestawienia faktury za okres od 1 stycznia do końca lutego. Umowy mamy podpisane, tak jak wiecie, do końca kwietnia, więc dopiero w kwietniu będzie całkowity bilans kosztów, jakie ponieśliśmy w tym roku już na zimowe utrzymanie. No tak jak widzicie, jest tego śniegu dość dużo jeszcze, zalega go. Część żeśmy wywozili w tym roku, ponieważ przy budynku użyteczności publicznej były problemy. Jeszcze nawet wczoraj tutaj przy GOPS-ie było też wywożone, ponieważ ten śnieg w takich zbitych hałdach nie chciał szybko topnieć. Zostało to wywiezione, ponieważ w przyszłym tygodniu przymierzamy się do poprawienia tutaj kostki brukowej przed budynkiem ZAS-u. Następnie rozpoczęcie prac związanych powszechnych z spisem mieszkań i ludności. Spis będzie przeprowadzony w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2021. Termin został wydłużony o 3 miesiące z uwagi na trwającą pandemię. Jest to kolejny spis. Tamtym roku mieliśmy spis rolny, w tym roku mamy spis powszechny mieszkań i ludności, czyli będzie dotyczył wszystkich mieszkańców naszej gminy, będzie dość szerszy. Z tego, co się orientowałem, myślę, że te pytania i ankiety nie będą trudne. Są to podstawowe pytania, podstawowa wiedza na temat nas, tutaj mieszkających w gminie i naszych domów, mieszkań. W związku z tym też, jak już mam głos, chciałem tutaj mieszkańców jakby prosić, żeby tak jak w przypadku było spisu rolnego, żeby brali udział poprzez internet. Jest to podstawowa forma spisu. Dzięki temu też będziemy mogli brać udział w różnych rodzajach konkursów, promocjach i mieszkańcy też będą mogli, w związku z tym, że jeżeli się spiszą właśnie przez internet, będą mogli po prostu brać udział też w różnych rodzajach konkursach. Cenne nagrody w tamtym roku, tak wiecie, wygraliśmy jakby ten konkurs na tą gminę, która miała najlepszy ten odsetek spisu przez internet. Otrzymaliśmy sprzęt komputerowy w związku z tym i myślę, że w tym roku będziemy też chcieli jak najlepiej wypaść, żeby ten spis był przeprowadzony jak najbardziej sprawnie. Oprócz spisu internetowego są też spisy telefoniczne, jak również przez rachmistrzów spisowych, którzy też będą wyłonieni, więc myślę, że jakoś to po prostu sprawnie przy współpracy wszystkich też i sołtysów i was radnych przeprowadzimy. To wszystko, oprócz takich jeszcze spraw bieżących, tutaj już nie wymienionych, bo to takie utrzymanie też bieżące, czy dróg, czy budowa wodociągów, kanalizacji, które trwają, inwestycje z tamtego roku. Także to wszystko nadzorujemy i prowadzimy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Tak, ja mam pytanie. Proszę bardzo, radny z Wyżnego, pan Kazimierz Jacek.
Ja mam pytanie do pana wójta, do pana przewodniczącego chyba równocześnie w sprawie tej petycji, tej części dotyczącej poprawy warunków obsługi naszych mieszkańców przez służby zdrowia. Miały być przeprowadzone rozmowy, czy są jakieś już efekty ustalenia? Pan wójt odpowie. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, już część, tak, tutaj pan zastępca, pan Jerzy Wilk, który zajmuje się jakby tą częścią dotyczącą zdrowia, rozmawiał już z jedną z jakby firm czy instytucji, która zdrowia. Tutaj nie będę na razie podawał wszystkich danych. No jest ze strony tej instytucji brak zainteresowania. Tłumaczyli się tym, że ze względu na sytuację, jaka jest w tej chwili, czyli ekonomiczna, pandemiczna na naszym kraju, no inwestycje w tej chwili prowadzić jakiekolwiek no będą trudne, więc będziemy jeszcze z innymi też rozmawiać. To, co było powiedziane o tym, żeby kierować pisma do jeszcze innych pism, ale jak również też rozmawiać z obecnymi tutaj, w tym obecnym ośrodku, z obecnymi zespołami opieki zdrowotnej na temat poprawy tych warunków. Te rozmowy jeszcze nie odbyły się. Będziemy przeprowadzać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma, zamykam dyskusję. Przechodzimy do kolejnego punktu naszego sesji, a mianowicie punkt trzeci, podjęcie uchwał. I pierwsza z nich jest w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 21 grudnia 2020 roku. Poproszę tutaj o przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o przedstawienie projektu uchwały. Odczytam projekt uchwały i uzasadnienie. Uchwała numer 29 przez 2021 rok Rady Gminy Czudec z dnia 26 lutego w sprawie rozpatrzenia petycji. Na podstawie artykułu 18 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 9 ustęp 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach, pozycja 870, Rada Gminy uchwala, co następuje. Nie uwzględnia się petycji wniesionej w dniu 21 grudnia 2020 roku przez panią Teresę Garland za przysiężonego prezydenta obywatelskiego Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego dotyczącej podjęcia uchwały w obronie prawdy i godności i wolności człowieka. Pisemne uzasadnienie stanowi załącznik uchwały. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I teraz odczytam uzasadnienie. Zgodnie z artykułem 18b ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych oraz rozpatrzone przez obywateli w tym celu powołuje Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. W dniu 21 grudnia 2020 roku do Rady Gminy wpłynęła w formie elektronicznej petycja pani Teresy Garland za przysiężonego prezydenta obywatelskiego Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego dotycząca podjęcia uchwały w obronie prawdy, godności i wolności człowieka. Petycja w dniu 11 stycznia 2021 roku została skierowana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2021 roku zapoznała się z treścią przedmiotowej petycji i stwierdziła, co następuje. Zgłoszone w petycji z dnia 20 grudnia 2020 roku żądanie dotyczy podjęcia przez Radę Gminy Czudec uchwały w obronie prawdy, godności i wolności człowieka wyrażającej brak udokumentowanych, opartych na stanie faktycznym ekspertyzach w sprawie COVID-a niedopuszczeniem przez rząd do otwartej publicznej lekarskiej debaty w celu ustalenia prawdziwych faktów i metod leczenia związanych z koronawirusem. Pomimo iż do zadań własnych gminy określonych w artykule 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym należy ochrona zdrowia oraz bezpieczeństwo obywateli, to jednak kwestie związane z wyborem producentów szczepionek oraz prowadzenia z nimi negocjacji dotyczących warunków ich zakupu nie mieszczą się w zakresie kompetencji Rady Gminy, należą do zadań i kompetencji rządu. Ustawa o petycjach musi być traktowana jako zawierająca
uprawnienie akcesoryjne w stosunku do innych form działania. Oznacza to, że petycję można wnosić tylko wtedy, gdy nie przysługuje żaden inny środek prawny, którym osoba uprawniona mogłaby wyrazić swoje stanowisko w sprawie. Tym samym petycja nie może być wykorzystywana do obchodzenia wymogów wynikających z przepisów szczególnych i nakazujących wnosić określone żądanie, postulat czy stanowisko przewidzianych do tego formach. Czynności postępowania w sprawie petycji nie mogą zastępować innej procedury i uwalniać od jej wymagań i rygorów. Petycję należy zatem odróżnić od inicjatywy prawodawczej. Wobec powyższego członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wnoszą o nieuwzględnienie wniesionej petycji. Po zapoznaniu z powyższymi ustaleniami Rada Gminy Czudec podziela stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji dotyczące sposobu rozpatrzenia przedmiotowej petycji. W związku z powyższym uzasadnione jest podjęcie uchwały o nieuwzględnieniu wniesionej petycji. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Ja tylko poinformuję, że petycje są na BIP-ie, są też na stronie internetowej, więc pełny obraz można sobie tam przeczytać. Otwieram dyskusję. Jeśli nie ma żadnych głosów, zapytań, zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania w sprawie rozpatrzenia petycji. Tutaj jest tak. To jest za tym, aby petycja nie została, o nieuwzględnienie wniesionej petycji. Zgodnie z tutaj stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Kto jest za? Radny Wojciech Bałchan. Jestem za. Radny Edmund Gontarski. Jestem za. Radna Krystyna Hoczela. Jestem za. Radny Kazimierz Jacek. Jestem za. Radny Tadeusz Kmiecik, przepraszam. Jestem za. Radna Danuta Kutowicz. Jestem za. Radny Mariusz Kutowicz. Jestem za. Radny Grzegorz Maźnicki. Jestem za. Radny Stanisław Moskwa. Jestem za. Radny Piotr Niemiec. Jestem za. Radny Sebastian Szczepek. Jestem za. Radny Sławomir Szela. Jestem za. Radny Wojciech Szela. Jestem za. Radny Bolesław Wilk. Jestem za. Radny Bogumił Zięba. Jestem za. Dziękuję bardzo. W związku z tym uchwała numer 29/224/2021 Rady Gminy Czudec z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 21 grudnia 2020 roku została jednogłośnie podjęta. Kolejny punkt to w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 10 stycznia 2021 roku. Tu również poproszę przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o przedstawienie projektu, ewentualnego uzasadnienia. Więc tak jak przy poprzedniej, odczytam najpierw uchwałę Rady Gminy. Uchwała Rady Gminy w numer 29/2021 z 16 lutego 2021 roku. Nie uwzględnia się petycji wniesionej w dniu 12 stycznia 2021 roku przez mieszkańca gminy dotyczącej podjęcia uchwały w przedmiocie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Pisemne uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Teraz odczytam uzasadnienie. Zgodnie z artykułem 18b ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, organem właściwym do rozpatrywania wyżej przedstawionej petycji jest Rada Gminy. W oparciu o wyżej przytoczone przepisy Rada Gminy rozpatruje
skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez obywateli. W tym celu powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. W dniu 12 stycznia 2021 roku do Rady Gminy Czudew wpłynęła petycja mieszkańca gminy dotycząca podjęcia uchwały w przedmiocie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Wnoszący petycję postuluje o podjęcie uchwały w następującej treści. Zgodnie z artykułem 32 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. W związku z powyższym za niedopuszczalne uważamy jakiekolwiek działania władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczające społecznie mieszkańców gminy Czudew z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych. Działania rozumiemy jako regulacje prawne, a także wywieranie medialnej czy społecznej presji na urzędników czy funkcjonariuszy, przedsiębiorców lokalnie w społeczności czy wspólnoty wyznaniowe zachęcające do jakiejkolwiek formy segregacji mieszkańców gminy Czudew. Jednocześnie przed rozpoczęciem zapowiadanych przez rząd RP masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 planowanych od 2021 roku, których eksperymentalnymi biorcami mają być także mieszkańcy gminy Czudew, uznajemy za zasadne i nieodzowne, by rząd Rzeczpospolitej Polskiej uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszty prawne i finansowe występowania niepożądanych odczynów poszczepiennych. Stanowisko to uzasadniamy artykułem 39 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej zabraniającej poddawania obywateli eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody. Złożona przez mieszkańca petycja została skierowana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. W dniu 18 stycznia 2021 roku komisja na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2021 roku przeprowadziła analizę petycji, uznając ją za niezasadną. Zgodnie z artykułem 2 ustęp 3 z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach przedmiotem petycji może być żądanie w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia, rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszkających i mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Równocześnie ustawa o petycjach musi być traktowana jako zawierające uprawnienie akcesoryjne w stosunku do innych form działania. Oznacza to, że petycję można wnieść tylko wtedy, gdy nie przysługuje żaden inny środek prawny, którym osoba uprawniona mogłaby wyrazić swoje stanowisko w sprawie. Tym samym petycja nie może być wykorzystywana do wchodzenia wymogów wynikających z przepisów szczególnych i nakazujących wnosić określone żądanie, postulat czy stanowisko przewidzianych do tego formach. Czynności postępowania w sprawie petycji nie mogą zastępować innej procedury i uwalniać od jej wymagań i rygorów. Petycję należy zatem odróżnić od inicjatywy prawodawczej. Ponadto należy podkreślić, że wykonywanie szczepień nie jest zadaniem własnym gminy. W związku z powyższym petycję należy uznać za niezasadną. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Jeśli nie ma żadnych pytań, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Radny Wojciech Bałchan. Jestem za. Radny Edmund Gontarski. Jestem za. Radna Krystyna Hoczela. Jestem za. Radny Kazimierz Jacek. Jestem za. Radny Tadeusz Kmiecik. Jestem za. Radna Danuta Kutowicz. Jestem za. Radny Mariusz Kutowicz. Jestem za. Radny Grzegorz Maźnicki. Jestem za. Radny Stanisław Moskwa. Jestem za. Radny Piotr Niemiec. Jestem za.
Radny Sebastian Szczepek. Jestem za. Radny Sławomir Szela. Jestem za. Radny Wojciech Szela. Jestem za. Radny Bolesław Wilk. Jestem za. Radny Bogumił Zięba. Jestem za. Dziękuję bardzo. Uchwała numer 29 przez 225 przez 2021 Rady Gminy Czudec z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 10 stycznia 2021 roku została jednogłośnie podjęta. Kolejnym punktem jest w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia. I tutaj proszę przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała numer 29 przez 226 2021 roku Rady Gminy Czudec z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia. Pozostawia się bez rozpatrzenia petycję w przedmiocie podjęcia uchwały przez Radę Gminy w Czudcu o uznanie za niedopuszczalne jakichkolwiek działań władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczających społecznie mieszkańców gminy Czudec z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych oraz o uznaniu za zasadne i nieodzowne, by rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i podnieść wszelkie koszta prawne i finansowe występowania niepożądanych odczynów poszczepiennych. Pisemne uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały. Wykonanie powierza się przewodniczącemu Rady Gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czytam uzasadnienie. W dniu 16 grudnia 2020 roku wpłynęło do Urzędu Gminy w Czudcu pisemne pismo zatytułowane Petycja, w treści którego wynikało, że jego autorem jest Fundacja Tradycyjne Podkarpacie. Pod pismem podpisał się jako prezes zarządu Fundacji Tradycyjne Podkarpacie pan Jacek Święka. Przewodniczący Rady Gminy w Czudcu przekazał petycję w dniu 11 stycznia 2021 roku do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która w dniu 16 lutego 2021 roku na swoim posiedzeniu dokonała analizy przedmiotowej petycji, jej oceny co do zasadności i właściwości rzeczowej oraz w głosowaniu zajęła stanowisko, że petycję należy pozostawić bez rozpatrzenia. Fundacja Tradycyjne Podkarpacie nie istnieje w obrocie prawnym. Żadna fundacja o takiej nazwie nie figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym. Skoro fundacja nie jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, to nie posiada osobowości prawnej i tym samym nie może być podmiotem praw i obowiązków zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. Zgodnie z artykułem 7 ustęp 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach, fundacja podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, zaś zgodnie z ustępem 2 tegoż artykułu fundacja nabywa osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Na gruncie ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach, petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną. Zgodnie z artykułem 33 Kodeksu Cywilnego osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną, zaś jednostką organizacyjną nie będącą osobą prawną zgodnie z artykułem 331 Kodeksu Cywilnego jest jednostka, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Autor petycji, osoba podpisująca się pod petycją, składa w imieniu osoby prawnej, a nie swoim własnym, jako osoby fizycznej. Autor petycji też nie jest jednostką organizacyjną, nie będącą osobą prawną. Wobec tego należy przyjąć, że petycja została złożona przez podmiot nieistniejący. Przepisy ustawy o petycjach regulują kwestie złożonych petycji, które nie spełniają wymogów formalnych takich jak oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję. Jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wykazać oznaczenie którego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.
wskazanie miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji. Jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wykazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów. Oznaczenie adresata petycji, wskazanie podmiotu petycji nie regulują zaś sytuacji, w której petycję składa podmiot nieistniejący. Wobec tego należy skorzystać z analogii do rozwiązania przewidzianych w ustawie zbliżonych do wskazanej sytuacji. Najbardziej zbliżoną do przedmiotowej sytuacji jest brak oznaczenia podmiotu, o którym mowa w artykule 4 ustęp 2 punkt 1 ustawy o petycjach. Zgodnie z artykułem 7 ustęp 1 ustawy o petycjach, jeżeli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w artykule 4 ustęp 2 punkt 1 lub 2, pozostaje się ją bez rozpatrzenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Jeśli nie ma żadnych głosów w dyskusji, przechodzimy do głosowania. Radny Wojciech Bauchan. Jestem za. Radny Edmund Gontarski. Jestem za. Radna Krystyna Hoczela. Jestem za. Radny Kazimierz Jacek. Jestem za. Radny Tadeusz Kmiecik. Jestem za. Radna Danuta Kutowicz. Jestem za. Radny Mariusz Kutowicz. Jestem za. Radny Grzegorz Maźnicki. Jestem za. Radny Stanisław Moskwa. Jestem za. Radny Piotr Niemiec. Jestem za. Radny Sebastian Szczepek. Jestem za. Radny Sławomir Szela. Jestem za. Radny Wojciech Szela. Jestem za. Radny Bolesław Wilk. Jestem za. Radny Bogumił Zięba. Jestem za. Dziękuję bardzo. Uchwała nr 29/226/2021 Rady Gminy Czudec z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia została jednogłośnie podjęta. Kolejny punkt to w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czudec w roku 2021. Opinia Komisji Spraw Gospodarczych i Transportu do projektu uchwały była pozytywna. Ja może przeczytam uzasadnienie. Zgodnie zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt należy do zadań własnych gminy. Wprowadzenie w życie zaproponowanych w programie rozwiązań ma na celu zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia ilości bezdomnych psów i kotów na terenie gminy Czudec. Zgodnie z artykułem 11 o ustęp 1 ustawy o ochronie zwierząt, Rada Gminy Czudec określa corocznie do dnia 31 marca program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności. Projekt programu został przesłany do zaopiniowania do powiatowego lekarza weterynarii, Koła Łowieckiego Bażant w Czudcu, Koła Łowieckiego Rogar w Niechobrzu oraz do Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt. Otwieram dyskusję. Jeśli nie ma głosów w dyskusji, zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Radny Wojciech Bauchan. Jestem za. Radny Edmund Gontarski. Jestem za. Radna Krystyna Hoczela. Jestem za. Radny Kazimierz Jacek. Jestem za. Radny Tadeusz Kmiecik. Jestem za. Radna Danuta Kutowicz. Jestem za. Radny Mariusz Kutowicz. Jestem za. Radny Grzegorz Maźnicki. Jestem za. Radny Stanisław Moskwa. Jestem za. Radny Piotr Niemiec. Jestem za. Radny Sebastian Szczepek. Jestem za. Radny Sławomir Szela. Jestem za. Radny Wojciech Szela. Jestem za. Radny Bolesław Wilk. Jestem za. Radny Bogumił Zięba. Jestem za. Dziękuję. Uchwała nr 29/227/2021 Rady Gminy Czudec dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czudec w roku 2021 została jednogłośnie podjęta. Kolejny punkt to w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czudcu
na rok 2020, za rok 2020, przepraszam. Opinia Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetowo-Finansowej do projektu uchwały była pozytywna. Przeczytam uzasadnienie. Obowiązek zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej jako samorządowej instytucji kultury wynika z artykułu 53 ustęp 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Zgodnie z przytoczonym przepisem prawnym roczne sprawozdanie jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Otwieram dyskusję. Jeśli nie ma głosów, zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Radny Wojciech Bauchan. Jestem za. Radny Edmund Gontarski. Jestem za. Radna Krystyna Hoczela. Jestem za. Radny Kazimierz Jacek. Jestem za. Radny Tadeusz Kmiecik. Jestem za. Radna Danuta Kutowicz. Jestem za. Radny Mariusz Kutowicz. Jestem za. Radny Grzegorz Maźnicki. Jestem za. Radny Stanisław Moskwa. Jestem za. Radny Piotr Niemiec. Jestem za. Radny Sebastian Szczepek. Jestem za. Radny Sławomir Szela. Jestem za. Radny Wojciech Szela. Jestem za. Radny Bolesław Wilk. Jestem za. Radny Bogumił Zięba. Jestem za. Dziękuję. Uchwała nr 29 przez 228 przez 2021 Rady Gminy Czudec z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czubcu za rok 2020 została jednogłośnie podjęta. Kolejny projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Czubcu za rok 2020. Opinia Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetowo-Finansowej do projektu uchwały była pozytywna. Ja może przeczytam uzasadnienie. Obowiązek zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury jako samorządowej instytucji kultury wynika z artykułu 53 ustęp 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Zgodnie z przytoczonym przepisem prawnym roczne sprawozdanie jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Otwieram dyskusję. Jeśli nie ma żadnych tutaj pytań, głosów, zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Radny Wojciech Bauchan. Jestem za. Radny Edmund Gontarski. Jestem za. Radna Krystyna Hoczela. Jestem za. Radny Kazimierz Jacek. Jestem za. Radny Tadeusz Kmiecik. Jestem za. Radna Danuta Kutowicz. Jestem za. Radny Mariusz Kutowicz. Jestem za. Radny Grzegorz Maźnicki. Jestem za. Radny Stanisław Moskwa. Jestem za. Radny Piotr Niemiec. Jestem za. Radny Sebastian Szczepek. Jestem za. Radny Sławomir Szela. Jestem za. Radny Wojciech Szela. Jestem za. Radny Bolesław Wilk. Jestem za. Radny Bogumił Zięba. Jestem za. Dziękuję. Uchwała nr 29 przez 229 przez 2021 Rady Gminy Czudę z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Czudcu za rok 2020 została jednogłośnie podjęta. Kolejny projekt, podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Czudec nr 2 przez 25 przez 2018 z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę. Opinia. Opinia Komisji Spraw Gospodarczych i Transportu do projektu uchwały była pozytywna. Ja może przeczytam jeszcze uzasadnienie. Wprowadzane niniejszą uchwałą zmiany w uchwale w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę wynika przede wszystkim z konieczności wprowadzenia limitów w ilości dostarczanych odpadów do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Limity są niezbędne ze względu na duże koszty generowane przez PSZOK w systemie gospodarki odpadami komunalnymi. Duże ilości oddawanych do PSZOK odpadów mogą świadczyć o ich niewłaściwym pochodzeniu. Ponadto zostały zmienione godziny funkcjonowania PSZOK oraz wprowadzono wzór dokumentu potwierdzającego dostarczenie odpadów pochodzących z gospodarstwa domowego. Otwieram dyskusję. Pan wójt tutaj najpierw chciałby zabrać głos. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym zgłosić o tę poprawkę do uchwały, do tego projektu uchwały, ponieważ po już komisjach otrzymaliśmy informacje odnośnie zbywania się jednego z rodzajów odpadów, czyli opon samochodowych, opon rolniczych. Ze względu na to, że te koszty będziemy mogli zmniejszyć recyklingu tych opon, proponuję, aby punkt trzeci, paragraf ósmy, ustęp piąty, punkt trzeci, gdzie mamy zapisane, że do 4 sztuk opon na rok gospodarstwo domowe może oddać, proponuję zmianę w tym punkcie trzecim, paragrafu ósmego, ustępu piątego, do 8 sztuk opon gospodarstwa domowego, żeby mogły oddawać. Nie spowoduje to wzrostu w tym przypadku kosztów funkcjonowania PSZOK-u, a myślę, że pomoże mieszkańcom tutaj w pozbywaniu się tych zużytych opon. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji? No, na komisji było, żeby... Czy mogę? Tak, tak, proszę bardzo. Radny Mariusz Kutowicz-Szczucka. Na komisji było, że żeby był dopisek, żeby były to te 4 opony rolnicze. Nie wiem, czy żeby były 4 zwykłe i 4 od sprzętów rolniczych. Proszę bardzo, pan wójt chciałby tutaj coś powiedzieć. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, tak, była dyskusja, prowadziliśmy dyskusję na akurat w tym przypadku, w tym odnośnie tego punktu. Były różne propozycje, też moje były propozycje o zwiększeniu, o tym, żeby zapisać 4 dodatkowo na gospodarstwa rolne, ale po wszystkich dyskusjach pod głosowanie została poddana propozycja uchwały bez żadnych zmian i nie została podjęta żadna decyzja odnośnie tego punktu. Ten punkt został zachowany w takim kształcie, jak jest projekt, więc tutaj nie było żadnych ustaleń co do tego, żeby to było 4 opony na gospodarstwo rolne. Ja w tej chwili proponuję zmianę, ponieważ tak jak mówię, pojawiły się okoliczności związane z odpłatnością za pozbywanie się tych opon, takie, że będziemy mieć po prostu to dużo mniej, ponieważ w tej chwili mamy stawkę 1360 zł 80 groszy brutto za tonę, a nowa stawka byłaby w firmie, która by odbierała od nas te opony, 250 zł za tonę od samochodu osobowych i 500 zł za tonę od samochodu, od opon rolnicze. Więc jest to w przypadku samochodów osobowych jest to praktycznie 5-krotnie mniej, a w przypadku opon rolniczych jest to no, prawie 3-krotnie. Więc żeby nie robić zamieszania, bo też tutaj żeśmy dyskutowali o tym, że ciężko będzie udowodnić i wykazać, że te opony nie są rolnicze czy rolnicze. Wiadomo, te duże od traktora, no to nikt nie powie, że to są od samochodu osobowego, chociaż są osobowe takie samochody, które czasem montowane są takie, ale też, że też rolnicy czy rolnicze opony są wielkości tych osobowych samochodów, więc żeby tutaj nie mieszać już, ja proponuję, żeby to było 8 opon od mieszkańca, od gospodarstwa domowego, bez rozróżnienia, czy to są z gospodarstwa domowego, czy z gospodarstwa rolnego. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Tutaj jeszcze radny z Pstrągowej, pan Bogumił Zięba, chciałby zabrać głos.
Ja się bardzo cieszę, że taka decyzja właśnie padła, bo na komisji byłem przeciwny limitowaniu opon. Właśnie sam postulowałem o to, żeby szukać tańszych odbiorców. Także cieszę się, że pan wójt tak to szybko załatwił po prostu i będę mógł zagłosować w tej chwili za tą uchwałą. Także dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Jeśli nie ma, to zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania ze zgłoszoną przez pana wójta autopoprawką dotyczącą ilości sztuk opon, które można oddać na rok na gospodarstwo domowe. Radny Wojciech Bauchan. Jestem za. Radny Edmund Gontarski. Jestem za. Radna Krystyna Hoczela. Jestem za. Radny Kazimierz Jacek. Jestem za. Radny Tadeusz Kmiecik. Jestem za. Radna Danuta Kutowicz. Jestem za. Radny Mariusz Kutowicz. Jestem za. Radny Grzegorz Maźnicki. Jestem za. Radny Stanisław Moskwa. Jestem za. Radny Piotr Niemiec. Jestem za. Radny Sebastian Szczepek. Jestem za. Radny Sławomir Szela. Jestem za. Radny Wojciech Szela. Jestem za. Radny Bolesław Wilk. Jestem za. Radny Bogumił Zięba. Jestem za. Dziękuję bardzo. Uchwała numer 29/230/2021 Rady Gminy Czudec z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Czudec nr 2/25/2018 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę została jednogłośnie podjęta. Kolejny projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przejęcia przez gminę Czudec nowo wybudowanych dróg dojazdowych, które są niezbędne dla prawidłowego zapewnienia dostępu do drogi publicznej nieruchomościom graniczącym z pasem drogowym planowanego odcinka drogi ekspresowej S19. Opinia Komisji Spraw Gospodarczych i Transportu do projektu uchwały była jednogłośnie negatywna. Ja może przeczytam uzasadnienie. Nieruchomości stanowiące pasy drogowe i wybudowane na nich jezdnie wraz z niezbędną infrastrukturą mają docelowo służyć prawidłowej komunikacji z dostępowi mieszkańców i użytkowników do działek Wyżnem i Zaborowiu bezpośrednio sąsiadujących z planowaną inwestycją budowy drogi ekspresowej S19 na odcinku węzła Babica bez węzła, węzła Domarad z węzłem długości około 23,45 km. Skutkiem przyjęcia niniejszej uchwały będzie podpisanie porozumienia określającego parametry oraz ogólne zasady przejęcia i utrzymywania wyżej wymienionych pasów dróg wraz z placami do zawracania, drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, które staną się własnością gminy Czudec po zaprojektowaniu i wykonaniu przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pan wójt chciałby coś powiedzieć. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja tylko chciałem chwili jakby wyjaśnienia, bo na komisji no, rzadko się zdarza, żebyśmy przygotowywali uchwałę i później ją głosowali jakby przeciwko, czyli żeby jej nie uchwalać. Tutaj był taki przypadek, gdzie przedstawiłem na komisjach dość szczegółowo zakres proponowanego przejęcia tych dróg, tak zwanych serwisowych wzdłuż planowanej drogi S19 w miejscowości Wyżne i część Zaborowa, więc stanowisko Rady zostało opracowane wspólnie ze mną i pracownikami na komisji, a dlatego jest tak się stało, ponieważ tutaj chodzi o zasadność nie wybudowania, ale żeby mieszkańcy nie mylili tego, a zasadność przejęcia na rzecz gminy i ustanowienia na tych drogach serwisowych dróg gminnych publicznych i związanych z tymi obowiązkami później nakładanymi przez ustawę na samorząd gminny.
drogi powstaną, drogi będą wykonane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, przez wykonawcę wyłonionego przetargu. Drogi, które zostaną zmienione, gminne, publiczne, te, które są na wierzchni bitumicznej, zostaną przebudowane w takiej samej technologii, troszeczkę może z innym przebiegiem, ale ta sieć dróg pozostanie wykonana i będzie nadal możliwe przejechanie drogami publicznymi, naszymi gminnymi. I też zostaną wykonane jakby dojazdy wzdłuż drogi S19 do działek, do pól, które są wzdłuż. Wszystkie domostwa, tak żeśmy przeanalizowali na komisji, będą mieć zapewniony dostęp z dróg, myślę, bitumicznych, w technologii bitumicznej. Wszystkie drogi pozostałe, które Generalna wykona, będą drogami wykonanymi w technologii żwirowo-tłuczniowej, utwardzonymi, z zjazdami, z wykonanym odwodnieniem, ze wszystkimi infrastrukturą, z tym różnicą, że nie będzie to przejęte przez gminę na drogi publiczne i później utrzymywane i po prostu w okresie trwałości całego też projektu, wniosku unijnego nie będzie to po prostu przez nas ponoszone koszty utrzymania tego. Także tutaj takie kwoli wyjaśnienia dla mieszkańców. Będzie to zrobione w takim zakresie, jak było planowane. Nie będzie tutaj, myślę, że żadnych jakichś ograniczeń co do dostępności związanych z tym, że Rada nie podejmie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś... Proszę o głos. I proszę bardzo, Radny Zwyżnego, pan Bolesław Wilk. Panie Wójcie, Wysoka Rado, ja mam pytanie może do pana Wójta o doprecyzowanie. Jaka jest tutaj linia postępowania w innych miejscowościach, w innych gminach, przez które przechodzi droga ekspresowa lub autostrada? Czy w tym wypadku nieprzejęcie jest spowodowane tym, że nie ma takiej linii postępowania w innych przypadkach, czy my wyłamujemy się gdzieś z ogólnych tutaj już procedur? Dziękuję. Pan wójt zechce odpowiedzieć. Proszę bardzo, pan wójt. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja może wrócę się jeszcze do tematu naszej gminy, w przypadku, kiedy to był temat odcinka od Kianówki, czyli od tego węzła obwodnicy Rzeszowa, tutaj S19 do węzła Babica, gdzie też mieliśmy tutaj zapytanie odnośnie przejęcia dróg takich serwisowych, powstałych przy węźle, które tak naprawdę będą służyły po wybudowaniu dla obsługi tego węzła i infrastruktury takiej towarzyszącej przy tunelu, przy węźle. I też żeśmy tutaj podjęli decyzję o tym, że nie będzie to przejmowane na naszą własność i pod nasze potem zarządzanie, utrzymanie. Jeżeli chodzi o samorządy pozostałe, ponieważ tutaj już wchodzimy poza węzłem Babica i jedziemy w stronę tutaj węzła do Marac, gdzie następne są samorządy, samorząd gminy Strzyżów, samorząd gminy Niebylec. Z tego, co rozmawiałem, oni podejmą prawdopodobnie uchwałę o tym, że przejmą, ale dlatego tylko, że po przeanalizowaniu propozycji, które tam zostały złożone, te drogi, które tam powstaną, będą jakby nakładają się na drogi, które są istniejące i prowadzą do gospodarstw domowych. My nawet tutaj, analizując na komisji, ja pokazywałem, gdzie droga, która biegnie jakby od strony naszej gminy, od naszej drogi gminnej, ona wchodzi później w teren już gminy Niebylec i dopiero na gminie Niebylec znajdują się gospodarstwa domowe, gdzie mieszkańcy jakby posiadają tam dostęp do domów z tych dróg. I tak samo w przypadku gminy Strzyżów czy w innych miejscach, te drogi, tak mi uzasadniali przynajmniej pozostali burmistrz, wójtowie, że czy tak, musieliby te drogi wyremontować czy przebudować w ten sposób, jak proponowała im po przejęciu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Autostrad. Więc dla nich to, powiedzmy, jest korzystne. Dla nas, ze względu na to, że te drogi prowadzą praktycznie tylko wyłącznie do pól, gdzie będzie przecinała S19 te nieruchomości, gdzie jakby zostanie zachwiana dostępność, te drogi w tej technologii, którą proponuje Generalna, myślę, że będzie wystarczająca i tutaj też będą utrzymywane przez Generalną Dyrekcję Krajową Autostrad, ponieważ one też w większości będą służyły dostępności tej infrastruktury Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Autostrad po wybudowaniu S19, czyli tych wszystkich przyczółków, wiaduktów, infrastruktury takiej technicznej, mostowej. Więc myślę, że tutaj Generalna będzie utrzymywała i będzie ta dostępność do tych pól
do terenów na naszych miejscowościach będzie zachowana. No jest troszeczkę inaczej, jeżeli porównać to, co jest w naszej gminie, ten przebieg tych serwisówek jest troszeczkę inaczej, jak jest na innych gminach, więc tutaj nie można przyjąć takiego samego stanowiska we wszystkich przypadkach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo, jeszcze raz radny Wilk. Panie wójcie, ja chciałbym jeszcze doprecyzować, bo jeśli chodzi o dojazd do pól, okej, zimą do pól nie ma takiej potrzeby dojazdów, ale nie tylko do pól będą te drogi serwisowe prowadzić, będą też w niektórych wypadkach prowadzić do gospodarstw. Czy nie będzie tak na przykład, że w okresie zimowym te drogi zostaną zaśnieżone, oblodzone, Krajowa Dyrekcja Dróg Autostrad nie będzie się za bardzo kwapiła, żeby szybko przyjechać i utrzymać te drogi i mieszkańcy właśnie będą mieć utrudniony dojazd. Czy nie będzie tak, że mimo, że my nie przejmiemy tych dróg, w tym przypadku dojazdowych do gospodarstw i do domów, to i tak na gminę spadnie taki po prostu wymóg ośnieżenia, bo mieszkańcy będą po prostu się tego domagać. Dziękuję. Pan wójt, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, no jak żeśmy tam analizowali, przedstawiałem tą koncepcję, to faktycznie te odcinki, które były jakby serwisowe, które miałyby być przejęte przez nas, nie było tam jakichś gospodarstw domowych. Tam potem też są jeszcze odejścia, łączniki, które pokrywają się z naszymi drogami, więc to czy tak, czy je przyjmiemy, czy nie przyjmiemy, one i tak są naszą własnością, więc i tak będziemy, jeżeli trzeba będzie, będziemy je odśnieżali, ponieważ no nie przekaże nam generalna czegoś, co już jest nasze. A tam te dojścia takie w pewnych miejscach do naszych dróg pokrywają się z naszymi obecnie drogami, więc nie przejmiemy tego, co już jest nasze. Jeżeli by się zdarzyło tak, że generalna dyrekcja nie utrzyma, chociaż myślę, że oni też są zobligowani ustawami o tym, że jeżeli mają infrastrukturę i muszą mieć dostępność do tej swojej infrastruktury, muszą też utrzymywać zimowo te obiekty drogowe, tak na przykład przykład z tej zimy serwisowej drogi przy drodze wojewódzkiej, przy obwodnicy Czudeckiej, gdzie też była ta serwisówka odśnieżana, a przy niej nie ma. Praktycznie tam jest tylko na samym początku przy ulicy Sportowej jest jeden budynek, ale była cała utrzymywana w zimie ta droga odśnieżana. Więc myślę, że tutaj chyba raczej nie będzie problemu z tym. A jeżeli by się tak zdarzyło się, że trzeba by było pomóc mieszkańcom, to już nieraz żeśmy pomagali i czasem w przypadkach, gdzie nie ma drogi, czy też nawet gminnej, publicznej, czy wewnętrznej, i ten po prostu firma odśnieżająca też czasem wyjechała i odśnieżała czasem mieszkańcom. Także tutaj myślę, że nie będzie problemu z tym. Tu problem, myślę, że to, co żeśmy omawiali na komisji, pojawiłby się w związku z utrzymaniem, remontami tych dróg, już nie jest jakimś małym utrzymaniem, tylko w ogóle remontami, utrzymaniem przez okres trwałości projektu i całą infrastrukturą, która tam będzie wybudowana. I tu chodziło właśnie o to, że trzeba by było po prostu potem ponosić ewentualne koszty też utrzymania tego, już nie zimowego, ale w ogóle, zgodnie z ustawą o drogach publicznych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Radny Wojciech Bałchan. Jestem przeciw. Radny Edmund Gontarski. Jestem za. Radna Krystyna Hoczela. Jestem za. Radny Kazimierz Jacek. Jestem za. Radny Tadeusz Kmiecik. Jestem za. Radna Danuta Kutowicz. Jestem za. Radny Mariusz Kutowicz. Jestem za. Radny Grzegorz Maźnicki. Jestem za. Radny Stanisław Moskwa. Jestem za. Radny Piotr Niemiec. Ciszej, usunę.
Radny Piotr Niemiec. A przepraszam, jeszcze chciałem tak uściślić, czyli mówimy o przejęciu za czy przeciw przejęciu tych dróg? W tej chwili głosujemy projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przejęcia przez gminę Czudec nowo wybudowanych dróg dojazdowych, które są niezbędne dla prawidłowego zapewnienia dostępu do drogi publicznej nieruchomościom granicznym w pasie drogowym planowanego odcinka drogi ekspresowej. Przypomnę, że komisja podjęła negatywną opinię. I była przeciw. No właśnie, to wróć. Przepraszam, no właśnie, bo ja to odbrałem tak, że pozostali chyba źle to zrozumieli, całe to głosowanie. Oczywiście. Dobrze, Piotr, żeś powiedział. Ja myślę, że trzeba zrobić asumpcję głosowania, ponieważ doszło do chyba nieporozumienia. Pierwszy radny Wojciech Bałchan, myślę, że zagłosował tak, jak było to przyjęte na komisjach, a pozostali chyba troszeczkę nie zrozumieli tego wszystkiego, więc myślę, że trzeba jeszcze raz powtórzyć głosowanie. Czyli kto jest za? W takim razie, ponieważ tutaj zaszło nieporozumienie, zgłaszam wniosek o reasumpcję głosowania. Oczywiście. Które zostanie przeprowadzone jeszcze raz. I proszę, żeby radni się wypowiedzieli. Radny Wojciech Bałchan. Jestem przeciw. Radny Edmund Gontarski. Tym razem jestem przeciw. Radna Krystyna Hoczela. Jestem przeciw. Radny Kazimierz Jacek. Jestem przeciw. Radny Tadeusz Kmiecik. Jestem przeciw. Radna Danuta Kutowicz. Jestem przeciw. Radny Mariusz Kutowicz. Jestem przeciw. Radny Grzegorz Maźnicki. Przeciw. Radny Stanisław Moskwa. Przeciw. Radny Piotr Niemiec. No ja od początku jestem przeciw. Radny Sebastian Szczepek. Było źle. Przeciw. Radny Sławomir Szela. Jestem przeciw. Radny Wojciech Szela. Jestem przeciw. Radny Bolesław Wilk. Przeciw. I radny Bogumił Zięba. Przeciw. Dziękuję bardzo. W związku z tym uchwała w sprawie wyrażenia woli przejęcia przez gminę Czudec nowo wybudowanych dróg dojazdowych, które są niezbędne do prawidłowego zapewnienia dojazdu, dostępu do drogi publicznej nieruchomością graniczącym z pasem drogowym planowanego odcinka drogi ekspresowej S19 nie została podjęta 15 głosami przeciw. Kolejny punkt to w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podjęcia zadania o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę Gminy. Tutaj przeczytam najpierw opinia Komisji Budżetowo-Finansowej do projektu uchwały była pozytywna. Ja przeczytam uzasadnienie. Zespół szkół Wyżnem uzyskał dofinansowanie projektu T-Games, Games of Tolerance, numer 2020, pauza 1, pauza BG01, pauza KA201, pauza 079206 w ramach programu Erasmus+. Całkowita wartość dofinansowania to 20 633 euro, stanowi w przeliczeniu 92 435,84 zł. Projekt będzie realizowany do 31 czerwca 2022 roku. Koordynatorem projektu jest Bułgaria. Ponadto w projekcie uczestniczy Rumunia, Czechy i Grecja. W ramach działań projektowych odbędą się dwa spotkania nauczycieli ze wszystkich przedszkoli i szkół partnerskich. W ramach projektu zostaną opracowane gry dla dzieci w wieku od 4 do 10 lat dotyczące tolerancji, akceptacji, zapobieganiu zastraszaniu i prześladowaniu. Ponadto zostaną opracowane przewodniki i scenariusze dotyczące metodyki gier nauczycieli. Podsumowanie projektu odbędzie się w Polsce w formie warsztatu. Budżet został zaplanowany zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym tak, aby można było realizować wszystkie działania projektowe. Otwieram dyskusję. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Radny Wojciech Bałchan. Jestem za. Radny Edmund Gontarski. Jestem za.
Radna Krystyna Hoczela. Jestem za. Radny Kazimierz Jacek. Jestem. Jeszcze raz, bo nie słyszałem, przepraszam. Jestem za. Radny Tadeusz Kmiecik. Jestem za. Radna Danuta Kutowicz. Jestem za. Radny Mariusz Kutowicz. Jestem za. Radny Grzegorz Maźnicki. Jestem za. Radny Stanisław Moskwa. Jestem za. Radny Piotr Niemiec. Jestem za. Radny Sebastian Szczepek. Jestem za. Radny Sławomir Szela. Jestem za. Radny Wojciech Szela. Jestem za. Radny Bolesław Wilk. Jestem za. I radny Bogumił Zięba. Jestem za. Dziękuję bardzo. Uchwała numer 29/231 przez 2021 Rady Gminy Czudew z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podjęcia zadania o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę Gminy została jednogłośnie podjęta. Kolejny punkt to w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Czudec na rok 2021 numer 28 przez 222 przez 2021 Rady Gminy Czudec z dnia 29 stycznia 2021 roku. Opinia Komisji Budżetowo-Finansowej do projektu uchwały była pozytywna. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Radny Wojciech Bałhan. Jestem za. Radny Edmund Gontarski. Jestem za. Radna Krystyna Hoczela. Jestem za. Radny Kazimierz Jacek. Jestem za. Radny Tadeusz Kmiecik. Jestem za. Radna Danuta Kutowicz. Jestem za. Radny Mariusz Kutowicz. Jestem za. Radny Grzegorz Maźnicki. Jestem za. Radny Stanisław Moskwa. Jestem za. Radny Piotr Niemiec. Jestem za. Radny Sebastian Szczepek. Jestem za. Radny Sławomir Szela. Jestem za. Radny Wojciech Szela. Jestem za. Radny Bolesław Wilk. Jestem za. Radny Bogumił Zięba. Jestem za. Dziękuję bardzo. Uchwała numer 29 przez 232 przez 2021 Rady Gminy Czudec dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Czudec na rok 2021 numer 28 przez 222 przez 2021 Rady Gminy Czudec dnia 29 stycznia 2021 roku została jednogłośnie podjęta. Kolejnym punktem naszej sesji jest punkt czwarty, ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w gminie Czudec. Witamy tutaj kierownika posterunku policji w Czubcu, pana Florka. I może pan przedstawi nam informacje dotyczące tego zagadnienia. Dobrze, dzień dobry, witam wszystkich, witam pana przewodniczącego, Wysoką Radę. W chwili obecnej, z tego co się orientuję, to państwo otrzymali tę analizę stanu bezpieczeństwa. I ja głównie skupiłbym się może na bardziej na Czubcu niż ogólna stan, powiedzmy, powiatu strzyżowskiego, bo myślę, że to na sesjach będzie jeszcze innych podejmowane. Chciałbym poinformować, że na terenie gminy Czudec w ubiegłym roku było 68 przestępstw w porównaniu do 2019 roku o 4 przestępstwa mniej. Ogólna liczba zmniejszyła się, aczkolwiek te inne wskaźniki wskazują, że kradzież na przykład rzeczy cudzej wzrosła o 6 w porównaniu do poprzedniego roku. Również wzrosły przestępstwa gospodarcze, wzrosły. Mieliśmy w 2019, przepraszam, mieliśmy
Nie mieliśmy żadnego, teraz mamy już plus trzy więcej. Także mamy jedno przestępstwo narkotykowe, którego w 2019 też nie było. Są te nowe, powiedzmy, przestępstwa cyberprzemocy, cyberprzestępczość, która nam zaczyna wzrastać i do czubca również nam tutaj przychodzi. W ubiegłym roku policjanci podejmowali w całej, powiedzmy, gminie i powiecie 2474 interwencje. Tych interwencji było i w miejscu publicznym, i w miejscu pozapublicznym, czyli powiedzmy interwencje domowe i powiedzmy inne interwencje, które też były tam kwalifikowane. W chwili obecnej tutaj realizując zadania z zakresu prewencji na terenie gminy Czudec poprzez wykroczenia, jakie powstały, posterunek Czudec przeprowadził 118 spraw o wykroczenia. W porównaniu z 2019 roku jest to o 24 wykroczenia mniej, z tym, że teraz wniosków do sądu poszło 39, odstąpień 78 i do sądu rodzinnego również został skierowany jeden wniosek. Ukarano mandatem karnym 84 osoby, pouczeń zastosowało 169, także spraw karnych w samym Czudcu przeprowadzono około 63, bo dochodzi tutaj w Komendzie Powiatowej w Strzyżowie, również były prowadzone niektóre sprawy, na przykład z przestępczości gospodarczej. Ponadto do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie zostało doprowadzonych z terenu, nie samego Czubca, bo z terenu Czubca 38 mężczyzn i jedna kobieta, ale z całego powiatu strzyżowskiego 130 osób, z tym 110 mężczyzn i 20 kobiet. Także ta statystyka kobiet coś zaczyna również nam tutaj wzrastać w porównaniu do mężczyzn. Być może przez tą pandemię, że takie wyniki mamy. Już moment, już tutaj tu mamy ilości służb patrolowych. Czudes wypracował 748 służb patrolowych. To jest i obchodowych. Służb patrolowych jest 360, a innych jest 21, obchodowych 367. Może wprawdzie nas tak dużo nie było widać na gminie Czudec, że tam chodzimy, sprawdzamy, dbamy o to bezpieczeństwo, aczkolwiek myśmy poprzez te nasze patrole i jeżdżenie za kwarantanną również żeśmy dbali o to bezpieczeństwo. Tak jak mówię, być może nas nie było widać, ale myśmy to realizowali. W zestawie interwencji w Czudcu na terenie gminy Czudec było 1280 wszystkich, domowych 79 i pozostałych 737. W porównaniu z ubiegłym rokiem interwencji było znacznie więcej, z tym, że do domowych nam tutaj zmniejszyło się co najmniej, bo w 19 było 102 interwencje domowe, a tutaj 79. Czyli bardziej mamy tych interwencji publicznych i to drogowych. Już podam przykład, jak to się ma zrealizowanie zadań na drogach i wypadkach, które powstały na terenie gminy Czudec. A więc w gminie Czudec było 11 wypadków w 2020 roku. Analogicznie do roku poprzedniego, gdzie było tylko 7 wypadków, czyli mamy tutaj wzrost o 4 wypadki. Kolizji za to mamy, było w tamtym roku 82, natomiast w 2019 roku było 134 kolizje. I łączna zdarzeń łącznie było 83 drogowych kolizji i wypadków w porównaniu z rokiem 2019, gdzie było 141. Także tutaj powiedzmy mamy spadek ogólnie, z tym, że mamy wzrost w wypadkach drogowych, nie w kolizjach. Główną przyczyną wypadku z analizy, jak wynika,
dochodziło z winy kierujących. Były to 44 wypadki na terenie powiatu strzyżowskiego drogowe i 300 kolizji. Rannych zostało 51 osób, a jedna osoba zginęła. Z winy pieszego doszło do 2 wypadków, z innych przyczyn do 5, a jeden był wynikiem współwiny. Najczęstszą przyczyną wypadków drogowych z winy kierujących było niedostosowanie prędkości do panujących warunków drogowych, 14 nieustąpienie pierwszeństwa przy jazdy, 10 niezachowanie bezpiecznej odległości, 8. Mamy teraz jeszcze zestawienie liczby kierujących będących pod działaniem alkoholu przeprowadzonych w roku 2020, więc takich postępowań z artykułu 178a kodeksu karnego było 51, natomiast w roku uprzednim, 2019, było 81. Mamy tutaj spadek tych osób, spadek powiedzmy osób będących, kierujących pod działaniem alkoholu. Tak samo mamy i również ta mniejsza kategoria, których stężenie było poniżej 0,02%, czyli artykuł 87, paragraf 1, 2 lub 1a kodeksu wykroczeń, gdzie w tym roku, w 2000 było 15 ujawnionych, a w 2019 43 takie osoby. Działalność z zakresu profilaktyki Komendy Powiatowej w Strzyżowie, realizowane były programy Bezpieczny Senior, Ostrożnie Pies, Cyberbezpieczni, długookresowe działania profilaktyczne, takie jak Razem Bezpieczni imienia Władysława Stasiaka, Rządowy Program Organizowania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań w latach 2018-2020, ograniczyć wandalizm oraz wzmożone działania między innymi narkotyki i dopalacze zabijają, szkoda ciebie na takie patoklimaty, kręci mnie niebezpieczeństwo przez cały rok szkolny, kręci mnie niebezpieczeństwo nad wodą, kręci mnie niebezpieczeństwo na stoku, bezpieczne ferie, bezpieczne wakacje, bezpieczna droga do szkoły i alkohol, ograniczyć dostępność. W ramach tej akcji działań codziennej służby policjanty i policjanci Komendy Powiatowej w Strzyżowie uczestniczyli w 69 spotkaniach z dziećmi i młodzieżą szkolną oraz w 44 spotkaniach z pedagogami, nauczycielami i kierownictwem placówek oświatowych. Komenda Powiatowa Policji w Strzyżowie pozyskiwała środki na działalność profilaktyczną dotyczącą bezpieczeństwa poruszania się po drogach w ramach akcji Świeć przykładem, bądź bezpieczny. Opaski i zawieszki odblaskowe za kwotę 7057 zł. Ponadto pozyskano kwotę 1092 zł na zakup latarek dla seniorów do bezpiecznego poruszania po mroku po drogach. Środki te zostały pozyskane od burmistrza Strzyżowa oraz wójta Czudec, Frysztaka, Niebylca i Wiśniowej. W 2020 roku działania profilaktyczne miały ograniczony zasięg z uwagi na ograniczenie sanitarne spowodowane pandemią koronawirusa. Transport i wsparcie finansowe Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie przez samorządy wyglądał następująco. W Komendzie Powiatowej Policji w Strzyżowie jest 19 pojazdów, 414 oznakowanych. W 2020 roku samorządy Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie przejęły łącznie 743,740 kilometrów dróg przejechanych, co przeliczeniowo na jeden pojazd wynosi średnio 24,934 kilometry rocznie. W 2020 roku pozyskano w ramach Funduszu Wsparcia Policji kwotę 19 tysięcy złotych od samorządów, za które serdecznie tutaj dziękuję. I od Starostwa Powiatowego w Strzyżowie otrzymano 4 tysiące, od gminy Strzyżów 5 tysięcy, od gminy Czudec 5 tysięcy i z gminy Frysztak również 5 tysięcy złotych. Pozyskane kwoty zostały przeznaczone na remont pomieszczeń Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie, przesunięcie drzwi do strefy bezpiecznych i innych wymaganych przepisami pomieszczeń biurowych.
Finansowanie doprowadzeń do wytrzeźwienia w Izbie Wytrzeźwień w 2020 roku przedstawia się następująco. Z gminy Strzyżów za pobyt w Izbie Wytrzeźwień zapłacono 13 tysięcy, gmina Czudec 4153 zł, gmina Frysztak 2900, gmina Niebelec 2500 i gmina Wiśniowa również 2500. Głównymi kierunkami działań Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie na ten rok jest zwiększenie efektywności działań policji wraz z wzmocnieniem współpracy ze społeczeństwem, przeciwdziałanie patologiom społecznym i cyberzagrożeniom, zwiększenie skuteczności zwalczania przestępczości narkotykowej, wzrost skuteczności działań policji w zwalczaniu przestępczości najbardziej uciążliwej dla społeczeństwa, zwalczanie przestępczości gospodarczych, rozpoczęcie i zwalczanie przestępczości, rozpoznanie i zwalczanie przestępczości motywacyjnej nienawiścią, zwiększenie skuteczności policji w zapobieganiu przestępstwom i wykluczeniom, podejmowanie jakości, podniesienie jakości i efektywności pracy policji poprzez sukcesywne podwyższanie kompetencji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników policji, zwiększenie aktywności dzielnicowych w ramach, w kontaktach ze społeczeństwem, realizowanie założeń wynikających z krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa oraz dzielnicowej bliżej nas, rozpowszechnianie wśród osób, aby zgłaszały interwencje bez skutków jakichś tam konsekwencji, z obawy, że ktoś tam powiedzmy zgłosił coś i będzie musiał chodzić powiedzmy gdzieś po sądach, żeby tego obywatele się nie bali. Czyli jednym słowem, żeby w jakiś sposób nadal do nas ludzie lgnęli, a nie uciekali po prostu od nas. Ja dziękuję serdecznie tutaj za finansowanie, za powiedzmy różnego rodzaju tutaj wspieranie Komendy Powiatowej w Strzyżowie, jak również poprzez to powiedzmy nasza współpraca, myślę, że jest jako z gminą jest na dobrym poziomie i wydaje się, że tak powinno być przez najbliższe lata. Ja zasadniczo mam już tyle. Proszę ewentualnie o jakieś pytania w kierunku do mnie. Jeżeli będę potrafił na nie odpowiedzieć, to odpowiem, a jeżeli nie, to będzie to z innego jakiegoś zagadnienia, które będzie dotyczyło może ruchu drogowego, to powiedzmy skontaktuję kierownika ruchu drogowego lub będzie dotyczyło na przykład nieletnich czy jakichś spraw. Ewentualnie zapraszam do mnie do posterunku, zawsze do mnie można przyjść, porozmawiać, czy telefon, tak samo dzielnicowi są tam na stronie internetowej, jest opisane, jaki rejon obejmują i tam jest numer telefonu podany, żeby się skontaktować. Ja mówię, ja wiem, że nie sprostamy wszystkim wymogom wszystkich mieszkańców. Myślę, że to tak jak gmina, jak rada gminy, że zawsze będą zwolennicy, będą jacyś przeciwnicy. Po prostu no, staramy się służyć jak najlepiej umiemy. Różnie to nam czasami wychodzi, ale to nie jest z chęci, że nie chcemy, ale z chęci, że czasami po drodze są tam jakieś no, nieścisłości, które no, nie pozwalają nam na realizację tych zagadnień. Także ja dziękuję, proszę ewentualnie jakieś pytania, które do mnie Państwo macie. Dziękujemy bardzo panu kierownikowi posterunku policji w Czubcu za bardzo obszerną informację i przeanalizowanie stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Czudec w 2020 roku. Cieszymy się bardzo, że działania policji jak zwykle są wielokierunkowe, nie tylko dotyczące zapewnienia tutaj stricte bezpieczeństwa czy zwalczania przestępczości, ale też działania profilaktyczne. Wiemy, że jest to bardzo potrzebne i wszyscy to oczywiście doceniamy. Otwieram dyskusję tutaj, pytania, jeśli ktoś by miał. O, proszę bardzo, radny z Wyżnego, pan Bolesław Wilk. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, ja chciałem zwrócić tylko uwagę na tabelkę dotyczącą zestawienia zdarzeń drogowych odnośnie dotyczące
punkt gminy Czudec. Tu jest po prostu taki błąd w sumowaniu. No, tych zdarzeń razem jest 93, a nie 83, co powtórzył tutaj kolega Sławomir, bo 11 plus 82 jest 93. No taki tylko po prostu... Dziękuję. No gdzieś tutaj ten policjant, który przygotowywał, gdzieś się pomylił. Ale dziękuję ślicznie, ja sobie poprawię, żeby to nie szło w metę. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma, to zamykam dyskusję. Dziękujemy panu bardzo za to, że pan tutaj przyszedł do nas, przedstawił nam, tak jak powiedziałem, obszernie informacje. Dziękujemy bardzo. Dziękuję ślicznie. Do następnego, do widzenia. Przechodzimy do następnego punktu naszej sesji, a mianowicie informacja o działalności Ośrodka Kultury w Czudcu za rok 2020. I prosiłbym tutaj o przedstawienie. Informacji, przy czym informacja była omawiana szeroko na Komisji Spraw Społecznych. I tutaj proszę panią dyrektor Ośrodka Kultury w Czudcu, panią Mitręgę Moskwę, o skrótowe przedstawienie jakiegoś informacji nam dotyczącej działalności Ośrodka Kultury. Witam jeszcze raz wszystkich zgromadzonych, panie przewodniczący, Wysoka Rado, goście zaproszeni. Postaram się tylko w skróconej formie przedstawić to sprawozdanie. Tak jak tutaj wspomniał pan przewodniczący, było ono obszernie przedstawione już na Komisji do Spraw Społecznych. Z takich najważniejszych wydarzeń przede wszystkim zmniejszyło się nam zatrudnienie. Z końcem roku choreograf zespołu pieśni i tańca Zaborowiacy rozwiązał sobie pracę w związku z przejściem na emeryturę. Pozostałe zatrudnienie zostało bez zmian. Grupy działające przy Ośrodku Kultury w Czubcu powiększyły się chór Szafranowe Nutki o Małe Szafranowe Nutki. Tu we wrześniu udało nam się taką grupę powołać do działania. Środki finansowe, jakie zostały zabezpieczone w roku sprawozdawczym, niestety nie zostały wykorzystane na wydarzenia kulturalne w całości. Spowodowane właśnie było to pandemią koronawirusa. Zagospodarowaliśmy te środki na zakup sprzętów, materiałów na Kapelę Ludową Szczupca, na Zespół Pieśni Tańca Zaborowiacy, na Chór Szafranowe Nutki, grupę Call Art. Również wymieniliśmy nowy sprzęt nagłośnieniowy, zakupiliśmy potrzebne sprzęty do biura, również na imprezy plenerowe oraz przyszłościowo też zakupiliśmy już sprzęty do Centrum Bezpieczeństwa Kultury i Integracji Społecznej. Rok 2020 był rokiem no całkiem innym od poprzedniego, co spowodowało nam właśnie ten COVID-19 nieszczęsny, który bardzo ograniczył kulturę w swoich działaniach i od 16 marca no niestety musieliśmy zawiesić swoją działalność, jak i działalność wszystkich grup działających, nawet i tych zajęć fitnessowych, które działały na sali widowiskowej. Nie odbyły się przede wszystkim koncert Impresje Muzyczne, turniej piłki halowej, Czudecki Jarmark Kulturalny, piknik rodzinny wraz z trzecim biegiem rodzinnym, Dni Ziemi Czudeckiej, dożynki gminne, które były zaplanowane we Wyżnym, także zabawa mikołajkowa dla dzieci. To między innymi takie wydarzenia, które się nie odbyły. Szersza informacja o tych wydarzeniach, które udało nam się zorganizować, a które nie stanowi właśnie załącznik do tego sprawozdania. Udało nam się współpracować z różnymi instytucjami, firmami, nie tylko z terenu gminy, powiatu, ale także i z terenu kraju. Udało nam się pozyskać również środki finansowe z powiatu strzyżowskiego na jubileuszowy przegląd kolęd i pastorałek, na drugi plener rysunkowy Czudry. Są to wydarzenia właśnie, które udało nam się zorganizować. Otrzymaliśmy również środki na przegląd chórów, ale niestety ten koncert został odwołany. Również dodatkowymi środki, jakie udało nam się pozyskać, to z Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na wspieranie działań profilaktycznych.
Funduszu Sołeckiego, Sołectwa Wyżne, Czubec i Przedmieście. Te środki finansowe zagospodarowaliśmy na objazdowy park rozrywki, który był alternatywą, którą się udało nam zorganizować w zamian za te wydarzenia, jak piknik rodzinny czy dożynki, które niestety nie mogły być zrealizowane. Nasi współorganizatorzy MTP Czubec pozyskali również środki finansowe na nagrody dla uczestników. Również udało nam się pozyskać środki finansowe od Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na zakup dmuchanej bramy startowej, którą mamy zamiar wykorzystać na naszych imprezach plenerowych, jak na biegu rodzinnym czy na wyścigu MTB, a może w przyszłości jeszcze jakimś innym dodatkowym. I jeszcze takimi dodatkowymi środkami finansowymi to było z wynajmu sali na kwotę 2970 zł. No, z wiadomych przyczyn ten rok nie był, ubiegły rok nie był rokiem dla nas szczęśliwym. Musieliśmy ograniczyć swoją działalność praktycznie do minimum. Wszelkie decyzje, jakie podejmowaliśmy, były to decyzje podejmowane w porozumieniu z wójtem, aby zapewnić ciągłość naszej działalności. Przeszliśmy z większą ilością naszych wydarzeń do sieci. Wypełniliśmy tą sieć, staraliśmy się wypełnić tą przestrzeń internetową kulturą. Działaliśmy za pośrednictwem naszej strony internetowej, Facebooka i YouTube'a. Jeśli są jakieś pytania bardziej szczegółowsze, jak będę tylko miała odpowiedzieć, to odpowiem. Także dziękuję. Dziękujemy pani dyrektor. Ośrodek Kultury w Czubcu. Można powiedzieć ze swojej strony, tylko tyle mogę powiedzieć, że pomimo tych ograniczeń wszelkich, jednak działalność Ośrodka Kultury była widoczna na każdym kroku. Takiej ilości różnego rodzaju imprez to naprawdę pozazdrościć. I myślę, że są one bardzo potrzebne w całej naszej społeczności tutaj, bo dzieci dzięki temu się garną, a i dorośli coś skorzystają na tym dla siebie. Otwieram dyskusję. Jeśli nie ma żadnych pytań, dziękujemy bardzo pani dyrektor. Dziękuję bardzo. Dziękujemy i przechodzimy do kolejnego punktu, a mianowicie informacji o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Czubcu za rok 2020. Informacja była szczegółowo omawiana również podczas prac Komisji Spraw Społecznych i poprosilibyśmy tutaj panią dyrektor Halinę Zarębę, dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czubcu, o przedstawienie skrótowej informacji dotyczącej działalności Biblioteki Publicznej. Witam serdecznie, panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Tak jak wspomniała koleżanka, ten rok sprawozdawczy i w naszej instytucji przebiegł pod znakiem COVID-u. 15 marca zostaliśmy po prostu zamknięci dla czytelników. Natomiast odbywały się prace wewnętrzne w bibliotece. W tym czasie odbywały się odpisywanie książek, które są zużyte, już niepotrzebne w bibliotece, wpisywanie nowych pozycji do katalogu elektronicznego Libranet i wiele innych prac porządkowych, na które teraz mieliśmy po prostu przeznaczony czas tylko i wyłącznie. Jeżeli tylko zaistniała możliwość otwarcia naszych placówek, a nastąpiło to w maju, myśmy też podjęli taką inicjatywę, otwarliśmy Gminną Bibliotekę Publiczną z wszystkimi filiami na terenie gminy Czubec, oczywiście w reżimie sanitarnym, zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa. Była tylko możliwość wypożyczania i zwrotu pozycji książkowych, natomiast w dalszym ciągu była ograniczona możliwość działalności takiej kulturalno-oświatowej, czyli organizowania spotkań autorskich, imprez dla dzieci. I niestety w tym roku sprawozdawczym, 2020, nie udało nam się zorganizować ani jednego spotkania z pisarzem lub jakimkolwiek artystą, które były zaplanowane na ten rok. Niemniej jednak staraliśmy się na tyle, na ile było to możliwe, realizować swoje zadania. Też swoją działalność przenieśliśmy do sieci. Można było to zobaczyć na stronie internetowej lub naszym Facebooku, gdzie były to takie konkursy możliwe do zrealizowania właśnie przez
przez Facebooka i inne społecznościowe portale. Niemniej jednak udało nam się pozyskać środki z Biblioteki Narodowej na zakup nowości bibliotecznych w kwocie 11 750. Do tej pory była to dotacja 8 tysięcy. Natomiast zakup książek z budżetu jednostki samorządu terytorialnego był w wysokości 30 tysięcy. Taką szczegółową rozpiskę przedstawiam w sprawozdaniu, które Państwo również otrzymali, więc tutaj myślę, nie będę tego analizować aż tak bardzo dokładnie. Stan zatrudnienia nie zmieni się w naszych placówkach. Był on tak samo jak do tej pory, do 2019 roku. Czytelnictwo i ilość czytelników, no niestety przez ten czas, gdzie byliśmy faktycznie zamknięci dla użytkowników, no jest to, odnotowuje się spadek. No siłą rzeczy nie można było tego jakoś w inny sposób realizować, więc ten spadek jest zauważalny. No miejmy nadzieję, że rok bieżący będzie dla nas o tyle lepszy, że po prostu nasze placówki nie będą zamknięte tak faktycznie dla swoich czytelników, że będziemy mogli te swoje zbiory udostępniać dla szerszego grona czytelników i użytkowników. Również nasza placówka brała udział w szkoleniach, które też są wypunktowane w sprawozdaniu. Współpracowaliśmy na tyle, na ile było to możliwe, ze środowiskiem lokalnym, z wszystkimi szkołami na terenie gminy Czudec, z kołami gospodyń wiejskich, z ośrodkiem kultury, ze strażą pożarną. Wspomnę tu jeszcze, że udało nam się zrealizować, bo było to w miesiącu styczniu, taka nasza cykliczna impreza, zabawa karnawałowa w filii bibliotecznej w Zaborowie, gdzie ona odbywa się przy współpracy Kółka Rolniczego, Ochotniczej Straży Pożarnej, Koła Gospodyń Wiejskich i tam zawsze bierze udział duża ilość dzieci w tej zabawie. Jest to taka zabawa integracyjna dla całej społeczności miejscowości Zaborów. Udało nam się też, już jeżeli te obostrzenia zostały poluzowane, zorganizować Narodowe Czytanie, które też jest taką cykliczną imprezą i Noc Bibliotek, która oczywiście odbyła się w okrojonym stanie, no na tyle, na ile mogliśmy zaprosić dzieci do tego udziału, to one się właśnie, te imprezy nasze odbyły. I cóż jeszcze? I może takim naszym sukcesem na koniec jest to, że rokrocznie bierzemy udział w rankingu bibliotek, który jest organizowany przez Rzeczpospolitą Instytut Książki i w tym roku udało nam się, to znaczy w roku 2020 udało nam się zająć 91. miejsce w skali kraju, gdzie w całej Polsce brało udział 835 bibliotek w tym właśnie rankingu, natomiast w skali województwa podkarpackiego jesteśmy na 11. miejscu. Jest to taki nasz mały sukces, z czego się bardzo cieszymy. Jeżeli Państwo mają do mnie jakieś pytania, bardzo proszę. Dziękuję oczywiście za dotychczasową współpracę, za przychylność Wysokiej Rady Pana Wójta, gdzie no, mnie współpracuje się bardzo dobrze. Myślę, że nam wszystkim bibliotekarzom z terenu gminy Czudec również. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Pani Dyrektor. Gratulujemy sukcesów zarówno na tutaj szczeblu naszym gminnym, jak i na krajowym. Również mamy nadzieję, że biblioteki będą się już mogły otworzyć w pełni, żeby wszyscy mogli skorzystać z tej formy tutaj. I otwieram dyskusję. Może jakieś pytania? Jeśli nie ma pytań, zamykam dyskusję. Dziękujemy jeszcze raz bardzo Pani Dyrektor. I przechodzimy do realizacji kolejnego punktu, którym jest sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2020 rok. Było to rozpatrywane, czyli działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2020 rok było prezentowane podczas prac Komisji Spraw Społecznych. Było to szeroko prezentowane i tutaj poprosiłbym o panią przewodniczącą o przedstawienie informacji. Dzień dobry Państwu. Ja może w zastępstwie pani przewodniczącej tak wkrótce przedstawię. Nie ma dzisiaj pani przewodniczącej z nami, tak. Przedstawię sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2020. Szanowni Państwo, wszyscy myślę tutaj już wiedzą, że profilaktyka, rozwiązywanie problemów alkoholowych są zadaniami własnymi gminy. Zadania te wynikają z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu narkomanii i alkoholizmowi. Na podstawie tej ustawy Rada Gminy corocznie uchwala gminny program profilaktyki. Jest to program, który określa działania, jakie podejmuje gmina w celu ograniczenia spożywania napojów alkoholowych na terenie danej jednostki. Program na rok 2020 został przyjęty przez Radę Gminy uchwałą w grudniu 2019 roku, a realizatorem tego programu była Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zadania komisji były skoncentrowane w głównej mierze na propagowaniu trzeźwości oraz zdrowego trybu życia i sportu jako alternatywy wobec przemocy, czy też sięgania po alkohol, tytoń lub narkotyki. Działania zmierzały również do podniesienia świadomości mieszkańców na temat szkodliwości zarówno społecznej, jak i zdrowotnej spożywania alkoholu. Działalność edukacyjna prowadziła Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, skierowana była w głównej mierze do dzieci oraz do młodzieży uczęszczających do placówek oświatowych na terenie naszej gminy. Jeżeli chodzi już o samą działalność gminnej komisji, to w 2020 roku gminna komisja odbyła 11 posiedzeń, w czasie których zajmowała się rozpatrywaniem o stwierdzenie uzależnienia od alkoholu. Na posiedzenia były wzywane osoby. W ubiegłym roku wezwano 24 osoby. Większość z tych osób była wzywana kilkakrotnie. Wśród wezwanych była jedna kobieta. Komisja w ubiegłym roku skierowała do Sądu Rejonowego w Strzyżowie 3 wnioski o zobowiązanie uzależnionych od alkoholu do poddania się leczeniu odwykowemu. Komisja również wydała na posiedzeniach 14 postanowień, które opiniowały pozytywnie możliwość wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Czudec. Jeżeli chodzi o punkty sprzedaży napojów alkoholowych, to w 2020 roku na terenie naszej gminy funkcjonowało łącznie 35 punktów, w tym 28 punktów sprzedaży detalicznej i 8 punktów sprzedaży gastronomicznej. Każdy przedsiębiorca, który prowadzi sprzedaż napojów alkoholowych, zobowiązany jest do ponoszenia opłaty koncesyjnej, a także opłaty dodatkowej, której wysokość uzależniona jest od wartości sprzedaży. Z tego tytułu do budżetu gminy wpływają środki i w ubiegłym roku były to środki w wysokości 167 958 zł i 46 groszy. Dodatkowo w roku 2020 fundusz ten zasilony był środkami niewykorzystanymi z roku 2019 w wysokości 67 467 zł i 32 groszy. Jeżeli chodzi o szczegółowe wydatkowanie tych środków, to zostało ono omówione na Komisji Spraw Społecznych w dniu 22 lutego bieżącego roku. Ja dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pani sekretarz. Otwieram dyskusję. Jeśli nie ma żadnych pytań, to dziękujemy bardzo i przechodzimy do kolejnego punktu, którym jest sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 rok. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej było również prezentowane na Komisji Spraw Społecznych. Prosiłbym tutaj panią kierownik Gopsu o przedstawienie nam informacji skrótowej.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, Panie Przewodniczący, Państwo Radni, zaproszeni goście, Panie Wójcie. Do ustalenia, czy rodzina może ubiegać się o przyznanie pomocy finansowej, określa kryterium dochodowe i począwszy od 1 października 2018 roku jest to kwota w przypadku osób samotnie gospodarujących 701 zł, a w przypadku osób w rodzinie jest to kwota 528 zł. Zadania pomocy społecznej wynikające z realizacji ustawy o pomocy społecznej realizuje się z zakresu zadań własnych, jak i zadań zleconych. W ramach zadań zleconych realizujemy specjalistyczne usługi opiekuńcze, wypłacamy wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przez sąd oraz wypłaciliśmy zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową. W ramach zadań własnych wypłacamy zasiłki stałe, opłacamy składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób, które nie posiadają uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu pobierania zasiłku stałego, wypłacamy zasiłki okresowe, zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe, wypłacamy zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności w ramach programu rządowego Pomoc Państwa w zakresie dożywiania. Udzielamy także pomocy w formie usług opiekuńczych i usługi świadczone były przez opiekunki zatrudnione na podstawie umowy zlecenie przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Krośnie. Pełny koszt usług opiekuńczych w 2020 roku wynosi 24,50, w tym roku 25,50. Dokonuje także opłaty za pobyt 27 osób w Domu Pomocy Społecznej. Na dzień dzisiejszy 19 osób przebywa w Domu Pomocy Społecznej, 8 osób nam zmarło. Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej w ubiegłym roku przystąpił do realizacji programu Opieka 75+, i tą formą wsparcia objął 7 osób. Średnia wieku podopiecznych to była 86 lat. Była to pomoc w formie usług opiekuńczych. Kolejne zadanie, jakie realizował Ośrodek Pomocy Społecznej, to program Wspieraj Seniora. I wójt gminy Czudec, aby wesprzeć seniorów w zapewnieniu usługi wsparcia seniorom w wieku 70 lat i więcej, przystąpił do realizacji programu Wspieraj Seniora. Program był realizowany przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej i polegał na dostarczeniu zakupów do osób potrzebujących. Osoba mogła do nas dzwonić osobiście, mogła przez sąsiadów lub przez aplikację statystyczną. Z tej formy wsparcia skorzystało 7 osób. Program był, proszę Państwa, mylnie interpretowany, gdyż seniorzy myśleli, że za produkty się nie płaci, natomiast za darmo był tylko transport. Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje karty dużej rodziny. Od 1 stycznia 2019 roku przysługuje także ta karta osobom, które przynajmniej kiedykolwiek, rodzicom, którzy kiedykolwiek wychowywały trójkę dzieci lub więcej. Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej posiada w dyspozycji sprzęt rehabilitacyjny, który może nieodpłatnie, mogą nieodpłatnie korzystać osoby niepełnosprawne lub osoby posiadające konieczność posiadania takiego sprzętu. Kolejne zadania, jakie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej, jest to świadczenie wychowawcze 500+, mające na celu pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dzieci. Teraz ta forma wsparcia jest przyznawana bez względu na dochód. Można już wnioski o świadczenie 500+ składać od 1 lutego drogą elektroniczną, natomiast od 1 kwietnia drogą papierową. I tu prosiłabym o to, żeby osoby nie składały wniosków drogą papierową, ponieważ musimy te postępowania umarzać, więc elektroniczną bardzo proszę, jeśli ktoś ma profil zaufany, to bardzo proszę o złożenie tych wniosków. Jest ich około 400, wszystkie są na bieżąco rozpatrywane. Kolejne świadczenie, jakie ośrodek wypłaca, jest to świadczenie Dobry Start, mające na celu wsparcie rodzin w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Jest to kwota 300 zł. Wnioski można składać od 1 lipca drogą elektroniczną, od 1 sierpnia drogą papierową i wnioski te można składać tylko do dnia 30 listopada. Po tym okresie wnioski już są negatywnie rozpatrywane. Kolejne świadczenie, jakie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej, jest to są świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekuna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i kryterium uprawniające do korzystania ze świadczeń rodziny jest to kwota 674 zł netto za osobę, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, jest to kwota 764 zł. W ubiegłym roku Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił także do prac społecznie użytecznych. Z tej formy wsparcia skorzystało 5 osób. Było na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy. Prace społecznie użyteczne wykonywane od 1 maja do 30 listopada. Ponadto od ubiegłego roku, od listopada, ośrodek wydaje zaświadczenia
o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego w ramach programu Czyste Powietrze. Wnioski są dostępne u nas w ośrodku lub dostępne na naszej stronie internetowej. Ponadto w tym roku Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się także organizacją transportu na szczepienia dla osób starszych, osób niepełnosprawnych, którzy nie są w stanie dotrzeć do punktu szczepień. Ja chciałam Państwu bardzo serdecznie podziękować za współpracę. Dziękuję Państwu wszystkim, sąsiadom, sołtysom radnym za to, że informujecie nas Państwo i dostrzegacie problemy innych osób. Bardzo Wam Państwo za to serdecznie dziękuję. Więc jeśli macie Państwo jakieś pytania, to bardzo proszę, postaram się odpowiedzieć. Dziękuję. Dziękujemy bardzo Pani Kierownik. Otwieram dyskusję. Widzę, że pytań nie ma. Działacie Państwo bardzo potrzebna. Jest Państwa działalność i wszyscy to doceniamy. Ale wszyscy już zapoznali się ze sprawozdaniem. Widocznie nie ma pytań. W takim razie dziękuję Pani Kierownik bardzo. I przechodzimy do kolejnego punktu, a mianowicie przedstawienia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2020. Sprawozdanie z realizacji zadań było prezentowane również na Komisji Spraw Społecznych. No i tutaj również poproszę Panią Kierownik GOPS-u o przedstawienie tej informacji. Rok 2020 był kolejnym rokiem wykonywania przez gminę zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. W 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Czuczcu udzielił pomocy 326 rodzinom, w tym 105 rodzinom z dziećmi. Podobnie jak w latach poprzednich, wśród rodzin z dziećmi przeważały rodziny z dwojgiem dzieci, było to takie 42 rodziny, oraz trójką dzieci 25 rodzin. Najmniej liczną kolejną grupę stanowiły rodziny z czwórką dzieci. Rodziny z dziećmi przeżywające trudności w prawidłowym sprawowaniu opieki nad dziećmi mogą korzystać ze wsparcia w formie asystenta rodziny i tą formą wsparcia w ubiegłym roku objęto 9 rodzin. Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się zadaniem własnym gminy. Chodzi tutaj o współfinansowanie pobytu dziecka w różnych formach pieczy zastępczej. Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach tego zadania przygotowuje dwa razy w roku takie sprawozdanie finansowo-rzeczowe z realizacji zadań wynikających z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Jeśli nie ma głosów w dyskusji, dziękujemy bardzo Panie Kierownik. Przechodzimy do kolejnego punktu realizacji. Tym razem jest to sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochronie ofiar przemocy w gminie Tudec na lata 2017-2020. Sprawozdanie również było omawiane podczas prac Komisji Spraw Społecznych. I tutaj jeszcze raz poprosimy Panią Kierownik o przedstawienie informacji. Przemoc jest przestępstwem w zależności od tego, czy ona ma charakter jednorazowy, czy się powtarza, jest ścigana na podstawie przepisów kodeksu karnego. W ramach realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar przemocy w gminie Czudec został powołany przez wójta gminy Czudec zespół interdyscyplinarny. W skład tego zespołu wchodzą przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej, posterunku policji, zespołu szkół, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawiciel sądu rejonowego w Strzyżowie w osobie kuratora, przedstawiciel niepublicznego zespołu opieki zdrowotnej oraz przedstawiciel organizacji pozarządowej. Zjawisko przemocy w rodzinie w gminie Czudec zostało rozpoznane na podstawie zebranych danych statystycznych gminnego ośrodka pomocy społecznej w Czuczcu i w skład grup roboczych wchodzi każdorazowo przedstawiciel ośrodka pomocy społecznej w osobie pracownika socjalnego, a także w zależności od zawsze przedstawiciel policji i w zależności od potrzeb członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, kuratorzy sądowi czy pedagodzy szkolni. Ośrodek co roku przygotowuje ankietę dotyczącą skali zjawiska przemocy w rodzinie z realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W 2020 roku zespół interdyscyplinarny przygotował projekt socjalny i w swoim wsparciu objął dzieci ze wszystkich przedszkoli publicznych na terenie gminy Czudec, a także szkół podstawowych. Pomoc polegała na zakupie dla tych wszystkich, dla szkół i przedszkoli bajek profilaktycznych oraz książek profilaktycznych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję nad sprawozdaniem. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do kolejnego punktu. Tym razem jest to sprawozdanie z realizacji gminnego programu wychodzenia z bezdomności na lata 2018-2023. Sprawozdanie z realizacji tego programu było omawiane podczas prac Komisji Spraw Społecznych i poproszę panią kierownik GOPS-u o przedstawienie informacji. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym jest udzielenie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. Z uwagi na to, że na terenie gminy Czudes nie posiadamy żadnego schroniska ani zaplecza, gdzie mogłyby przebywać osoby bezdomne, mamy podpisaną umowę ze schroniskiem brata Alberta w Dębicy. W ubiegłym roku z tej formy wsparcia skorzystało 4 osoby. W tym roku z tej formy wsparcia korzysta 2 osoby. Pełny koszt miesięczny utrzymania w schronisku wynosi w tym roku 1350 zł. W ubiegłym roku wynosił 1200 zł. I 4 października 2019 roku została wprowadzona zmiana ustawy o pomocy społecznej, która między innymi nałożyła obowiązek ponoszenia odpłatności za pobyt tych osób w schronisku. I każda osoba, bez względu na to, jaki posiada dochód i kiedy jego kryterium dochodowe nie przekracza kwoty 701 zł, ta opłata ponosi w wysokości 30% własnego dochodu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, pani kierownik. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję i dziękujemy bardzo, pani kierownik, za przedstawienie nam tylu sprawozdań. Dziękuję państwu bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Tym razem jest to informacja na temat nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego. Informacja była szeroko omawiana na posiedzeniu Komisji Spraw Gospodarczych i Transportu oraz Komisji Budżetowo-Finansowej. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś pytania? Jeśli nie ma, zamykam dyskusję. I ostatni punkt naszych obrad to sprawy różne. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś sprawy różne? Proszę bardzo, radny z Pstrągowej, pan Tadeusz Kmiecik. Panie przewodniczący, panie wójcie, chodzi mi o to spalony ten barak, to jest koło domu strażaka na Pstrągowej Górnej. I tam miało to być pozbierane te wszystkie wyrzucone z tego baraku przedmioty, szmaty, nie szmaty. Śnieg teraz szedł i to tam wszystko to sterczy, tak wystaje bardzo nieładnie. Nie wiem, pani kierownik miała tam się zwracać do pana wójta, żeby tam wysłać tych ludzi z samochodem, trzeba by to pozbierać i zabić na przodu. No na pewno już teraz by to zrobić, żeby to już tam nie leżało, bo to jest, no, wygląda ohydnie, psy to rozdzierają, zlane wodą, tam wyrzucona jest i kuchenka gazowa, tam takie różne rzeczy, no, to jakby tam w tym baraku, to zostało spalone, żeby to uprzątnąć w kłotach baraku. Dziękuję bardzo. Pan wójt. Mikrofon proszę włączyć, panie wójcie. Przepraszam. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Teren zostaje posprzątany, tylko w tej chwili, w tym tygodniu miałem jednego pracownika ze względu na drugi, że był na chorobowym. Też miałem tam parę rzeczy odnośnie jeszcze usuwania lodu, odkrywania studzienek kanalizacyjnych na terenie Czubca. Myślę, że w najbliższych dniach posprzątamy to, zresztą tam też było przykryte śniegiem. To już zgłaszał pan radny Tadeusz Kmiecik o tym, więc będzie to zrobione, posprzątane, wywieziemy to na Wszok samochodem, także będzie to uprzątnięte. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Czy jeszcze jakieś sprawy są? Jeśli nie ma, zamykam 29. sesję Rady Gminy Czudec. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Jeżeli się nie rozłączyliście jeszcze...